Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Kliknij na mój profil, a następnie pole kontakt. Jaka jest jego motywacja? Jaka jest prawdziwa motywacja narcyza? Jego prawdziwą motywacją jest zazdrość. To jest Jego siłą napędową. Za tym, co robi, kryje się zazdrość. Jest to główny czynnik, który powoduje różne sytuacje, różne zdarzenia. Narcyz ma także duże urojenia. Dlatego myśli, że to ty zazdrościsz Jemu. Dzieje się tak, ponieważ Jego zazdrość, Sprawia, że czuje się zagrożony, doprowadza do tego, że ma paranoję, doszukuje się wszędzie zagrożenia, poszukuje go nawet tam, gdzie go nie ma, skanuje otoczenie. Narcyz zaczyna wierzyć w to, że chcesz go dopaść pierwszy, że jesteś na jego tropie, że coś już wiesz. Dlatego złodzieje zawsze myślą, że inni ludzie też kradną. Kłamcy myślą, że inni ludzie też kłamią. Jest to dokładnie to, co sami robią. Myślą, że jeśli sami tak robią, to ty też tak robisz. Myślą, że skoro sami tak robią, to wszyscy pozostali też tak robią podejrzewają, że inni są tacy sami. Narcys myśli tak nawet wówczas, kiedy nigdy tak nie zrobiłeś. Narcys poszukuje wrażliwych, empatycznych ludzi, których może wykorzystywać, których może używać do własnych celów. Poszukuje ludzi, którzy się otworzą, zaufają którzy są podatni na manipulacje którzy dopuszczają do siebie możliwość ryzyka czy zranienia narcyz poszukuje ludzi dzięki którym będzie mógł czerpać określone korzyści będzie stosować szereg różnych manipulacji w szczególności gaslighting Chcę zasiać ziarno niepewności, chcę zasiać wątpliwości w Twoim umyśle, chcę, żebyś poddawał w wątpliwość swoją pamięć, swoje zmysły, to co widziałeś, to co pamiętasz, to co słyszałeś. Chcę, żebyś myślał, że może to Ty oszalałeś. Doprowadza do tego, by dostać od ciebie to, co chce. Przyciąga go także twoja siła, twoja moc, twoja energia. Narcyz potrzebuje kogoś, kto jest silny, potrzebuje silnego źródła zasilania, potrzebuje oparcia. Narcyz potrzebuje kogoś, kto potrafi znieść to, co robi, kto potrafi znieść dużą presję. Potrzebuje kogoś, kto jest potężny, wpływowy, kto odnosi sukcesy. Właśnie tego Narcyz zazdrości. Wtedy decyduje się ci coś z tego zabrać. Narcyz zrobi wszystko, byle tylko dostać swoje. To, co uważa, że mu się należy, ma roszczeniowe podejście do życia. Uważa, że to, co Twoje, należy się jemu. Chce wygrać za wszelką cenę, nawet po trupach do celu. Narcy spostrzega Cię jako kogoś lepszego, lepszego od niego. Na początku może mu się to podobać, może go to do Ciebie przyciągnąć. Może to podziwiać i szanować. Dzieje się tak, ponieważ widzi to jako coś, co może być dla niego korzystne. Wkrótce jednak zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że nie jest tobą, że nie jest taki jak ty. Narcyz zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że te rzeczy, te cechy, które ty masz, nigdy nie będą jego. Dlatego staje się chorobliwie zazdrosny, wtedy ma silne pragnienie pozbawić cię wszystkiego, co posiadasz, wszystkiego, co go do ciebie przyciągnęło, tego, czego nie może zagarnąć dla siebie. Narcyz jest pasożytem, jest na szarym końcu łańcucha pokarmowego, udaje tylko kogoś, kto jest na samym szczycie. Osoby narcystyczne to osoby najniższego możliwego statusu społecznego. Nawet najstarszy zawód świata stoi wyżej od nich. To kompletnie nie ma znaczenia, jaki status, jakie stanowisko, ile pieniędzy posiada narcyz. Jest oportunistą, który poszukuje szybkiego zysku, który sprzeda się temu, kto da więcej. Kto przelicytuje, sprzedane. Narcys chce się wybić kosztem innych ludzi, kosztem ludzkiego bólu i cierpienia. Narcys zrobi wszystko, byle tylko dostać to, co uważa za swoje. To, co uważa, że mu się należy. Uważa, że należy mu się wszystko, co posiadasz. Będzie kłamać. Będzie zdradzać, będzie oszukiwać, kraść, będzie celowo niszczyć, powodować chaos. Narcyz będzie sabotować Twoje cele, Twoje marzenia, Twoją pracę, całe Twoje życie. Jest bardzo zazdrosny, chorobliwie zazdrosny, dlatego też będzie przedstawiać się w jak najlepszym świetle. Ma wybujałe ego. Będzie odgrywać rolę najlepszego, najmądrzejszego, będzie wyolbrzymiać własne zdolności, będzie pokazywać, jaki to jest ważny, najważniejszy, podczas gdy jednocześnie Tobie będzie wszystkiego ujmować, będzie deprecjonować Twoje znaczenie. Narcyz będzie przedstawiać się w sposób, który nie oddaje Twojej prawdziwej wartości. Będzie przedstawiać to na zasadzie jednego grosza zamiast miliona. Narcyz będzie zachowywać się tak, jakby Twoje osiągnięcia, dokonania, sukcesy wcale nie były czymś ważnym, czymś znaczącym. Będzie traktować z pogardą, będzie patrzeć na Ciebie z góry, tak jakbyś nie zasługiwał na jego uwagę. Jakbyś był bezwartościowy. Narcyz będzie się zachowywał tak, jakby mógł robić, osiągnąć to, co ty. To tylko słowa. Nic z nich nie wynika. Będzie się przechwalać. Lubi dużo mówić i to tyle. Narcyz tak naprawdę nigdy do tego nie dojdzie. Nigdy tego nie osiągnie. Może tylko dużo mówić. Prawdziwym motywem postępowania narcyza jest zazdrość. To jego siła napędowa. Narcyz straci całe swoje życie, będąc zazdrosnym w stosunku do innych. Każdy wybór, każda decyzja, jaką podejmuje, jest oparta na zazdrości. Dlatego narcyz nie może być w stosunku do Ciebie miły. Dlatego nie może być przyjacielski. Narcyz po prostu nie może do tego dojść sam. Nie może tego zdobyć bez udziału innych. Nie może o to poprosić, zapytać, musi ci to zabrać, odebrać, musi cię zmanipulować, musi usiłować cię zniszczyć. Jest tak, ponieważ postrzega cię jako kogoś lepszego. Uważa, że jesteś ponad nim. Nie może się z tym uporać. Nie może mieć z tym do czynienia. Dlatego narcys musi cię ściągnąć do swojego poziomu. Musi wyrównać szanse. Narcys może na początku chcieć przebywać w twoim otoczeniu i posiadać te rzeczy, które ty posiadasz, lecz po pewnej ilości czasu zacznie myśleć, uważać, że jest od ciebie lepszy. Będzie cię dewaluować. Degradować, poniżać, krytykować, ośmieszać, zawstydzać, wpędzać w kompleksy, aż staniesz się w jego umyśle bezwartościowy. Aż staniesz się nikim i niczym, a nawet mniej niż niczym. Teraz już narcyz jest od ciebie lepszy. Zniszczył cię, teraz jest już od ciebie ważniejszy, ponieważ ściągnął cię do swojego poziomu. A potem jeszcze niżej i pozbył się ciebie. W ten sposób narcys spędza swoje życie. To jest jego sposób na życie. To jest jego modus operandi. Wpływa to na większość jego wyborów, na większość jego decyzji. Narcys chce ci coś zabrać, ponieważ nie chce, żebyś ty to miał. Lecz nie tylko chce ci to zabrać. Chce cię w trakcie zniszczyć. Jest tak, ponieważ mocno ci zazdrości. Musisz być bardzo ostrożny. Musisz bardzo uważać, ponieważ narcyz jest wyjątkowo zazdrosny i chciwy. Ma wielkie pragnienie, pożądanie władzy, kontroli i bogactwa. Jest skłonny zrobić dosłownie wszystko, by to zdobyć, by to osiągnąć. Może dojść. Do tego po trupach do celu. Może wykorzystać cię niczym trampolinę, byle tylko się wybić jak najwyżej. Być może chcesz zawierać przyjaźnie, przyciągać ludzi do siebie, często poprzez znajomości w internecie, nie na żywo, nie twarzą w twarz. Dlatego wrzucasz informacje o sobie, wrzucasz zdjęcia, upodobania. Zainteresowania, filmy, inni mogą cię zobaczyć na wakacjach, mogą zobaczyć twój samochód, mogą zobaczyć, że dobrze się bawisz, miło spędzasz czas, przyciągasz do siebie ludzi, wzbudzasz zainteresowanie, lecz to, z czego możesz nie zdawać sobie sprawy, to fakt, że tak naprawdę przyciągasz w ten sposób do siebie narcyza. Przyciągasz do siebie różnego rodzaju drapieżniki, osoby toksyczne, zaburzone, psychopatów. Dla nich jesteś jedynie zwierzyną, zdobyczą, ofiarą. To osoby, które żerują na innych, to ludzie, którzy bezwzględnie będą cię wykorzystywać, a jednym z ich głównych motywów jest zazdrość. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.